Hej, dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o książkach, które przeczytałam w październiku. Przeczytałam 940 stron, około, czyli jakieś 3,5 książki. Wiem, że dla wielu z Was to będzie nic. Dla mnie jest to wynik całkiem okej. No i chciałabym Wam powiedzieć właśnie, co sądzę o tych książkach. Zacznę od książki, która podobała mi się najbardziej. Olivier Zaks, Halucynacje. To jest dla mnie 5 na 5 gwiazdki, bo zamawiając tą książkę, wiedziałam, że się nie zawiodę. Czytałam już dwie inne książki Oliwiera. Czytałam Mężczyznę, który pomylił swoją żonę z kapeluszem i Antropologa na Marsie. I trzecia książka, która trafiła w moje ręce, czyli Halucynacje, naprawdę trzyma poziom. Zaks ma, moim zdaniem, niesamowite pióro. Naprawdę uwielbiam jego sposób pisania. Czytając Zaksa często zaznaczam sobie na marginesach fragmenty, które są po prostu pięknie napisane. On, mimo to, że jest lekarzem, neurologiem, to naprawdę łączy w sobie tą duszę humanisty i ścisłowca. I nawet pisał o tym właśnie w tej książce. Naprawdę jego książki są warte uwagi. To jest oczywiście książka o halucynacjach, natomiast to, co jest ciekawe, to, że już na pierwszych stronach tej książki Zaks pisze, że nie będą to halucynacje u schizofreników. I ja na początku, czytając tą książkę, miałam takie: ale jak to, panie Zaks? Ja kupiłam tą książkę, bo myślałam, że będzie świetnym uzupełnieniem moich wykładów o schizofrenii, a tu nagle nie będzie nic o schizofrenii. Więc miałam taki, na początku miałam taki mały moment konsternacji. Natomiast Zaks zaskakuje jak zwykle i pisze tutaj o halucynacjach, które występują u osób nie tylko chorych, ale również i zdrowych. Pisze o halucynacjach węchu, o halucynacjach związanych, które pojawiają się na pograniczu jawy a snu. Pisze o halucynacjach, które występują u osób, które nie słyszą. Naprawdę jego książki, jak zwykle, otwierają mi oczy szerzej na świat. Myślę, że zdecydowanie mogę powiedzieć, że ta książka poszerzy Wasze horyzonty. I myślę, że też zmieni trochę sposób, w jakim patrzycie na osoby z zaburzeniami psychicznymi. To są osoby dokładnie takie jak ja i Ty. Zaburzenie psychiczne może trafić się nam w każdym momencie naszego życia, na każdym etapie, w każdym momencie. I te książki pozwalają mi to zrozumieć. Dlatego uważam, że naprawdę to jest świetna literatura, 5 na 5. Chciałabym Wam też przeczytać fragment, jakiś wybrany fragment z tej książki. Tutaj mam zeszyt, w którym zapisuję moje ulubione fragmenty. Tutaj z Zaksa zapisałam całe dwie strony. I może tutaj fragment o kolorze. W ogóle ja byłam bardzo zdziwiona, bo trochę już się znam z panem Zaksem i oglądam jego TED-talki i czytałam też jego książki. Natomiast w tej książce dowiedziałam się po raz pierwszy, że sobie Gostek używał narkotyków po to, żeby właśnie doświadczyć halucynacji. Co było dla mnie na początku szokujące. Zapisałam sobie na fragmencie takie: hello, Olivier. What the heck, co tutaj się zadziało? No i właśnie chciałam Wam przeczytać fragment z rozdziału, w którym pisze, że chciał doświadczyć halucynacji, ponieważ chciał zobaczyć kolor niebieski. On od bardzo długiego czasu szukał właśnie pewnego odcienia, dokładnie odcienia indygo. No i chciałam Wam tutaj pokazać po prostu, jak dobrze jest to napisane. Tutaj właśnie jest fragment, w którym on już jest naćpany i widzi ten wymarzony kolor niebieski. I wtedy, jak za pociągnięciem jakiegoś gigantycznego pędzla, pojawiła się wielka, drżąca, mająca kształt gruszki, plama najczystszego indygo. Świetlista i nadnaturalna. Wprawiła mnie w stan uniesienia. To był kolor niebios. Kolor, myślałem, którego Giotto na próżno poszukiwał całe swoje życie. Daremnie, gdyż barwy niebios nie można dojrzeć na ziemi. Było to prawie 50 lat temu, ale nigdy potem już nie zobaczyłam tego koloru. Więc chciałam Wam pokazać, jak bardzo złożona jest ta książka i jak wiele zmysłów pobudza. Kolejna książka, którą przeczytałam, Christopher Barry Dee, Rozmowy z psychopatami. Jest to również, powiedzmy, jakaś tam literatura związana z przedmiotem moich studiów, czyli z psychologią. Natomiast tutaj dałabym 2,5 gwiazdki na 5, ponieważ absolutnie nie równa się to z piórem Zaksa.
Moim zdaniem ta książka jest bardzo słabo napisana. Być może faktycznie pan Barry D. jest świetnym kryminologiem, natomiast zapisanie nie wiem, czy powinien się brać. Wiem, że te książki są dosyć łatwo dostępne i też, że się czytają, że ludzie chwalą sobie te książki. Natomiast nie jest to styl pisania, który mi odpowiada. Moim zdaniem ta książka jest dosyć chaotyczna. Było w niej sporo sformułowań, które irytowały mnie do takiego stopnia, że chciałam odłożyć tą książkę, poczynając już od wstępu, bo wstęp naprawdę nie jest zachęcający. Zaraz Wam przeczytam. Witajcie w świecie Christophera Barry'ego D. Nie wiem, czy dobrze to czytam. Zapraszam do podróży, w której będę odgrywał rolę przewodnika i która pozwoli Wam odwiedzić najgłębsze otchłanie umysłu psychopatów i bestii. Skoro czytacie tę książkę, już wyruszyliście w drogę. Czy tego chcecie, czy nie? Więc ja od razu mam ochotę odpowiedzieć, nie chcę. W ogóle nie zabierajcie mnie w tą drogę. Dla mnie to są jakieś takie, wiecie, wyświechtane zdania, które prowadzą donikąd i nie zachęcają mnie wcale. Ja mam ochotę uciekać, czytając coś takiego. Po pierwsze, pan Christopher bardzo często używa tutaj sformułowania bestia, potwór, psychopata i nie wyjaśnia, co rozumie przez te pojęcia. Używa je zamiennie, natomiast dla mnie bestia, potwór, psychopata to nie jest jedna i ta sama rzecz. Więc dla mnie tutaj jest takie, wiecie, pomieszanie właśnie tych terminów. I ogólnie ta książka cała jest dosyć chaotyczna. Cała polega na opisywaniu różnych historii z życia psychopatów. Natomiast mi brakuje tutaj takiego właśnie uporządkowania i takich kilku informacji na temat konkretnego psychopaty, ponieważ dla mnie, nawet jeśli jeden rozdział był o jednym psychopacie, to oni potem wszyscy zlali się w jedno. Bo nie miałam konkretnej informacji, że ten psychopata zabił tyle osób, ten zabił tyle w ten sposób, tylko to wszystko było tak na zasadzie takich ciekawostek wrzucanych, czyli nie było takiego ogólnego obrazu danego psychopaty, żebym ja mogła sobie go, wiecie, z czymś skojarzyć i potem go zapamiętać, tylko ciekawostka tutaj, ciekawostka tam, przez co nie jestem w stanie przedstawić Wam historii życia żadnego z tych psychopatów, którzy byli tutaj opisani. Rozładował mi się aparat, więc nagrywam teraz iPhone'em. Pewnie odczujecie mały spadek jakości dźwięku. Natomiast wracając do rozmów z psychopatami, czy polecam tą książkę? Nie wiem, 2,5 gwiazdki to nie jest jakoś dużo. Szczerze mówiąc, nie nauczyłam się z niej nic nowego na temat psychopatów. Raczej była to taka, znaczy nie powiem lekka lektura, bo miejscami było faktycznie mocno, ale czytałam mocniejsze książki. Jeśli lubicie takie tematy związane z kryminologią, z profilowaniem, to dużo bardziej polecam Wam książkę. O mało coś nie przewróciłam. Polskiej autorki Katarzyny Bondy, Zbrodnia niedoskonała. To jest naprawdę mocna literatura o profilowaniu, kryminalistyka, kryminologia. Te sprawy dużo tu jest też przy psychologii. Ta książka świetna, 5/5, mocna, emocje naprawdę duże. Ta książka amerykańska. Właśnie, bo mi się wydaje, że duży też ma wpływ tutaj kultura. Że to jest takie, wiecie, przesłodzone miejscami i naprawdę sposób pisania mi nie odpowiada. A tutaj na naszym rynku polskim Katarzyna Bonda jak najbardziej dała radę i raczej będę polecać tą książkę. Chociaż nie czytałam jej w tym miesiącu, podkreślam. Kolejna książka, którą przeczytałam, to światowy bestseller. Książka, która rozeszła się w 13 milionach egzemplarzy. Książka, którą polecało mi bardzo wiele moich znajomych. Dostałam ją od mojej przyjaciółki na 21 urodziny w tym roku, w wakacje. Dale Carnegie, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Słuchajcie, do tej książki, bo to jest w ogóle poradnik i do niej musicie podchodzić trochę z dystansem, z jednego prostego powodu. Rok wydania. Ta książka została wydana w 1937 roku, jeśli dobrze pamiętam, 36 roku. I no, to się przekłada też trochę na jej treść. I z jednej strony faktycznie te rady, które są tutaj w niej zawarte, są nadal aktualne. I naprawdę ja będę polecała tą książkę, natomiast musicie przygotować się na pewne przykłady, które właśnie straciły trochę na takiej aktualności, nie są po prostu współczesne. I wiecie, no ja tam przy którejś kopie siana i myszy biegającej po stodole naprawdę miałam dość takich przykładów.
na przykład na marginesie napisałam: Cielewo Boże, mam dość. Przymykając oko na te przykłady, to książka naprawdę zawiera dużo prostych koncepcji, ale myślę, że wiecie, no, prawdy na temat natury ludzkiej nigdy nie wychodzą z mody i nigdy nie przestają być aktualne. Dlatego myślę, że jest to pozycja godna uwagi, chociaż dosyć ciężko mi się ją czytało. Czytałam ją od wakacji, tak właściwie dokończyłam ją właśnie teraz w październiku. Byłam gdzieś w połowie, więc przeczytałam 150 stron w październiku. Jeśli chodzi o moją ocenę, to są to 4 na 5 gwiazdek. Myślę, że ta książka będzie super dla osób, które właśnie chcą polepszyć swoje umiejętności komunikacji. Nie uważam, że ta książka pozwoli Wam, zagwarantuje Wam zdobycie nowych przyjaciół. Natomiast faktycznie te rady, które są tutaj zawarte, jeśli będziemy je stosować w życiu i wyćwiczymy te umiejętności, moim zdaniem to się przełoży po prostu na sprawniejszą komunikację i na umiejętności miękkie. Ja, studiując psychologię, nie dowiedziałam się wielu nowych rzeczy, natomiast faktycznie przypomniałam sobie kilka takich prostych koncepcji. Dokładniejszą recenzję tej książki znajdziecie też na moim blogu, ponieważ mam taki plan, żeby na blogu pojawiały się recenzje książek związanych z rozwojem osobistym i produktywnością. No i ta książka dokładnie się do takich książek zalicza, więc bardzo Was serdecznie tam zapraszam. W tych blogowych recenzjach zawsze też dodaję coś od siebie, jakieś ciekawostki psychologiczne i wchodzę troszeczkę głębiej też w krytykę, myślę, więc link będzie w opisie. I ostatnia książka, którą zaczęłam czytać w tym miesiącu. Jestem gdzieś na 150 stronie i powoli będę ją sobie kończyć w następnych miesiącach. Jest to książka, którą poleciła mi moja dobra koleżanka z studiów IGA, bardzo za to dziękuję. Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu. Zaczynając od bezbłędnego tytułu, ta książka jest naprawdę inna niż wszystkie, które czytałam. Faktycznie jest pełna filozofii. Ja miałam w ogóle do niej dwa podejścia, bo zaczęłam od czytania e-booka w te wakacje i jakoś tak, wiecie, na wakacjach gdzieś tam na jakiejś, nie wiem, plaży czy gdzieś, czytałam to jednym okiem i zupełnie mi się nie spodobała. Naprawdę, pamiętam, że przeczytałam pierwszy rozdział i miałam takie: Iga, słaba ta książka, w sensie, że w ogóle nie ten. Natomiast do tej książki trzeba po prostu poświęcić na nią czas i zasoby poznawcze na to, żeby faktycznie zastanowić się nad jej treścią. Pomimo to, że jest ona oparta na prostej historii, historiach miłosnych, trochę takich erotycznych, to jednak jest w niej też filozofia, coś, co ja lubię, jak jest właśnie w takiej dawce, jak jest w tej książce. I teraz tak, dlaczego poległam za pierwszym razem? Czyli trochę taki instruktaż, jak czytać tę książkę. Polecam naprawdę czytać ją z Wikipedią w dłoni. W sensie nie zawsze, ale ja myślę, że z dwa razy faktycznie użyłam Wikipedii i to przełożyło się na to, że faktycznie zrozumiałam idee, które tutaj są przedstawiane. Na pierwszej stronie mamy wspomnianą ideę wiecznego powrotu. I wiecie, za pierwszym razem, jak to przeczytałam, nie sprawdzając, o co tak właściwie chodzi w tej idei wiecznego powrotu, to zupełnie mnie to nie poruszyło. I dlatego myślę, odłożyłam tą książkę na kilka miesięcy, bo nie wywołało to we mnie żadnych emocji. I dopiero w październiku, teraz jak wróciłam do tej książki, bo dostałam od taty wersję papierową, co mnie zmotywowało do wielkiego powrotu, to właśnie sprawdziłam, o co chodzi w tym micie wiecznego powrotu. Okazało się, że miałam już z tym... z tą ideą do czynienia, chociażby w klasie maturalnej na lekcji polskiego o tym mówiliśmy. To mniej więcej polega na tym, że świat działa w takich cyklach, jest cykliczny, czyli wszystkie chwile, które przeżywamy, będziemy je przeżywać nieskończoną ilość razy. Ta chwila, która trwa teraz, kiedy mówię do Was, będę ją przeżywała nieskończoną ilość razy, ponieważ świat się powtarza i to jest właśnie ta idea wiecznego powrotu. Przynajmniej ja to tak zrozumiałam, możecie mi poprawić, jeśli coś mi umknęło. Natomiast to, co chciałabym Wam powiedzieć, to, że naprawdę warto myśleć przy tej książce po prostu. A ja uwielbiam książki, które sprawiają, że mogę pomyśleć, że mogę zastanowić się nad światem, porozmawiać ze znajomymi na temat tych idei, bo właśnie wysłałam tą stronę od razu mojemu koledze i porozmawialiśmy sobie na ten temat. Przypomniał mi się też od razu, może komuś też się kojarzy, serial Dark. Mi się wydaje, że właśnie
w Dark było coś takiego, że nie chcę Wam tutaj spoilerować, ale właśnie, że tam była ta idea wiecznego powrotu i cieszę się, że obejrzałam ten serial, bo naprawdę dzięki niemu lepiej rozumiem tą całą koncepcję. Jeśli chodzi o styl pisania Kundery, to miejscami trochę przypominał mi on Prawiek i Olgę Tokarczuk. Nie wiem, czy ktoś czuje tak samo. To takie, wiecie, jakieś tylko luźne powiązanie. Ta książka też, możecie doszukać się w niej naprawdę fajnych cytatów i naprawdę fajnych treści. Na przykład strona 28. Kochać kogoś z litości, to znaczy nie kochać go naprawdę. No i wiecie, mamy taką luźną historię właśnie kochanków, a momentami dostajemy mit wiecznego powrotu i jakieś prawdy o miłości. Uważam, że to jest bardzo fajne połączenie i zdecydowanie myślę, że polecam tą książkę, albo będę ją polecać, kiedy skończę już ją czytać. Jestem gdzieś w połowie. Jeżeli chodzi o cenę, no to ocenię ją, jak już ją skończę. No więc myślę, że to będzie jakieś 4/5, mniej więcej jakoś tak. I to już wszystko, co przeczytałam w tym miesiącu. Przepraszam Was za tą zmianę techniczną gdzieś tam po drodze. Możecie mi napisać w komentarzach, co Wy czytaliście, ponieważ na listopad nie mam jeszcze jakichś dużych planów czytelniczych, więc chętnie się zainspiruję. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w podsumowaniu listopadowym.